przecież my gadali burmistrzowi, że jedziemy. No. Ale jeszcze jedno. A co z tą naszą... Dziury i łaty. Co większość... z tą naszą drogą jeszcze? Żeby skończył. Dziury i łaty. Większość dziur została załatana, natomiast dzisiaj przejeżdżałem tutaj jeszcze za kościołem w stronę południową, tam jeszcze widzę, no że właśnie, na takim dzialiku zostało. Będą na bieżąco to samo, co koszenie traw i kamień jest jeszcze do rozwiezienia. A nie zapasuje rozwiezienia. Natomiast chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Jeżeli chodzi o zwierzynę. Szanowni Państwo, zrobiono zmianę ustawy. Powie pan sekretarz, dobra, to ja już na ten temat nie będę mówił. Natomiast jeżeli chodzi o, na temat poruszania się po drogach i kolizji ze zwierzętami, prędkość dozwolona na naszych terenach to jest 50 km między 5 a 23 i między 23 a 5 rano 60. Wiem, że przy 50, jak się jedzie, można opanować. Natomiast są te przypadki, że sarna z fosy wyskakuje. I mi też taki przypadek miałem, akurat jechałem mniej, stanąłem. Ale pamiętajcie, zwierząt jest tak dużo, że naprawdę trzeba na tych wąskich drogach daleko patrzeć. Ja jak jadę przez Tuchowski Las do domu, a wieczorem czasem, no to jadę bardzo powoli. Powoli, nikt nie jedzie, ale jadę powoli, bo wiem, co może być. Jest coraz więcej zwierząt, przychodzą pod domy, niekoniecznie w lasach wpadną i wpadną pod auto nawet w polach i przy domach, bo tak blisko przychodzą. Jeżeli mogę odpowiedzieć jeszcze na jakieś pytania, to bardzo bym prosił szybciutko zadać. Nawet no to ja się już pytam o tę naszą drogę, bo to nie moja akurat. No wiem. To muszę było czymś takim czarnym posmarować, cieniutko choćby, żeby te kalilie się nie rozbolały. Musi być grubowo, cieniutko, to pęka. To jeszcze nawet wiem, jak się to czarne nazywa. No to by bardzo bym wdzięczny. Czy ktoś jeszcze z Państwa? My to złożymy jakieś pismo do gminy w tej sprawie, bo tak to na naszą to się dziś już się słyszy, jutro uchem drugim poleci. Nie ustaje z tego w sumie nic. Pan burmistrz powiedział, że są przewidziane dotacje na zmianę pieców, prawda? Tak. A czy są jakieś dotacje, refundacje przeznaczone odnośnie podłączenia do kanalizacji? Jeżeli byłoby powiem tak. Każdy przyłącz jest w gestii mieszkańca, ale jeżeli ten przyłącz do tego domu przebiega przez szereg działek, które należą do innych właścicieli, to już nie jest przyłącz, tylko to jest sieć. I teraz będziemy się opierać, nie my, ale właściwie nasza spółka do Rzeczy Białej, na takim ekonomicznym uzasadnieniu. Jeżeli jest parę domów i jest niedaleko doprowadzić, wasz udział w tym by był, to do Rzeczy będzie wchodziło. To będziemy dalej rozbudowywać te sieci. One oczywiście nie pójdą, nie wiem, pod górkę albo pod Złotnika, ani pewnie pod Kisiela na drugiej stronie, ale tutaj, gdzie te tereny są już jakoś zurbanizowane i jest kilka domów, a jeszcze powstaje, to pewnie będą rozbudowane te sieci. Należałoby z takim wnioskiem wystąpić. Na początku to nic nie kosztuje. Proszę o podanie warunków przyłączenia do numeru takiego i takiego, nazwisko, imię w Kowalowej i do Rzecza Białej. Chodzi mi o to, że ja już jestem w trakcie tego realizacji i po prostu chodzi o część zwrot kosztów, ponieważ ja mam taką sytuację, że muszę tę pompę dać. Przydomową za 6 tysięcy. Dokładnie. Trzeba do Rzeczy na ten temat. Oni są właścicielem, w imieniu naszym są właścicielem tej sieci. To proszę pana jeszcze jedno pytanie w sprawie właśnie tego szampo. Jest szampo zrobione tutaj po chłopie drogi odpływ rurynu. Czy od pana kity, tam od państwa kity, tutaj koło Niziołka, koło Kaczki, nie można by było zrobić coś takiego, żeby nie budować tych przydomowych? Przecież tak jest dom po domu i z góry pójdzie na dół. Woda leci na dół. Wydaje się, że ta część
mogłaby być skanalizowana. Właśnie, że mogłaby być. Bo na starto zabudowę jest, czy powiatu... Nie dopiero teraz. Tylko pytanie jest, czy... bo to trzeba będzie robić projekt, nie? Myśmy realizowali... Projekt, panie, tam już najczęściej projekty 20 lat temu robili. I z tego nie no, w 2008 roku robili. Potem, no potem ten projekt został jakby wyłączany. W trakcie realizacji projektu zostały zakwalifikowane te budynki, które znajdowały się na drodze między Puchowem a Lubczym. Te odgałęzienie tam do strony, myślę o Krysi Basi Niziołek, nie? I na lewym. Nie, nie, nie. To jest z Państwa Kitów, tam w górze. Schybia. A, Schybia. Bo tam jest droga prosta, cały czas dom po domu jest. No tak, ale Schybia, żeby doprowadzić tu kanalizację, to jest kilometr. Bez pola. Proszę pana, to jest. Mówimy koło Wierzgacza. Nie, 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 nie. Tam od Urbanka do góry. Od Urbanka do góry. A, od Urbanka, no tak. A gdzie tam kanalizacja jest? No, no tutaj, na tym no, koło Stępka jest. Pewnie, nie? Tu albo tu jest u tego. U nas to się chyba ostatnio, żeby tutaj było. Można takie rzeczy zrobić i podłączać ludzi, a nie przecież mamy dojazd. Państwo, proszę, teraz chcę powiedzieć tak, że budowa kanalizacji, budowa wodociągu łączy się też z waszymi kosztami. I kiedy my występujemy, bo pan tu występuje dobrze no, o to, żeby to przyłączyć, kiedy my występujemy do ludzi, czy oni wpłacą, bo taką mieliśmy tu historię na górze koło cmentarza, czy wpłacą 5000 zł, po 5000 zł wycofali się. Jest pytanie takie, jaki będzie ten koszt? My weźmiemy to jako wniosek, prosiłbym, żeby to zapisać. Ten wniosek od Kitów na dół do Urbanka i tam by trzeba było przepompownie zrobić i przerzucić tutaj właśnie pod Orlika. Nie? Pod, tak. No, bo to jest ta część. Bo to jest możliwe. Nie, nie, słuchajcie Państwo, w dzisiejszym czasie wszystko jest możliwe do zrobienia, tylko jest w zależności od kosztu. Jeżeli podłożymy na płacikary, to będzie płacikary, bo wy płacicie ten kary, a będzie pani świetną. A jak się nie bawi, to nie tykacie się nic. Pamiętajcie, że jeżeli, że jak żeśmy projektowali całą kanalizację, ludzie nie przepuszczali. Przecież wiecie, że poszło bardzo głupawo, muszę tak nazwać w cudzysłowie, sieć kanalizacyjna i wodociągowa na górę koło Zbyluta i przeprowadzona górami, bo tu w centrum ludzie nie proszę pana, a kto się nas tam pod lasem pyta, czy my chcemy kanalizację, czy nie? Pod lasem się was nie pyta. Nikt się nas nie pyta. Pod lasem się was nie pyta. A tam już kurde, tak jak las mam dobrze budowany, w 90 roku dobrze budowany. Nikt się nie pyta, czy szanowni panie, czy nie chcemy. Pan się nazywa... To jeszcze... Nie to tam nie było. Jak się pan nazywa? Olechowski. Panie Olechowski. A w tej chwili mieszka na firmówka, pański kraj. I sąsiad. I sąsiad prawie. Bo pan mieszka, on mieszka na górze mieszkał, a pan mieszka troszkę niżej w stronę wyżej. No ja się firmówicę. Proszę zebrać podpisy od wszystkich mieszkańców, którzy są zainteresowani, z wnioskiem o kanalizację i wodociąg. Proszę pana, to nie jest tak, że ja polecę bez wieś i będę się pytał tutaj, coś kanalizacji. No nie, no to musi być zebranie i ludzi ściągnąć, kto chce, kto nie, to nie. Ja wiem, że są domy takie, ja pompuję 2-3 razy do roku samo, a są domy takie, że zrobili 30 lat temu kanalizację i jeszcze nie wyjdzie. Jeszcze nie wiem. My tutaj go nawet tego biorą też. Proszę, to proszę w takim razie napisać pan wniosek. A jak jest pan? My... To samo. Pan mówił o tym, żeby schronisko było. Jest niedaleko tam schronisko, jest 5 czy 6 przybiorów. Tylko, że nie jest dobrozony. Jest ten problem, że dzieci to szkoda, a wszędzie do dworza, bo się boję, że będzie tego. Wnuki na pole nie wychodzą, a jak idzie samo zgrania tych psów, to na pole są nie jeżeli pies, jeżeli pies.
pies. I policja jeździ, wszyscy wie. I widzą. No to policja. No to tutaj. No to właśnie oni przejadą, pojadą i dobre. A całą bazę sobie zamówiła. Ale to nie robi nikt z urzędu, tylko robi pański sąsiad. Na litość boską, wy chcecie swoje spory, sąsiedzi, załatwiać i przeciwka. Dlaczego nie reagują? Oni chcą, żeby im chodzić na ręce. O, ten i ten ma tyle i tyle psów i proszę, na ręce wam zanoszę, macie tu. Tak mi tu jest, tak, ten pojechał do domu, ten mówi tak, że wiem kto. To przecież żeby wiedzieć, kto tu podziałał, oni mi potrzebni są. Słuchajcie, ani policja, ani urzędnik nie będzie ganiał za psami. Nie musi ganiać, bo oni sami wychodzą. Po prostu za psami, nie musi nikt. Ja mu podzwonię, czy są to psy bezpańskie, czy są to psy właściciela? Niby przydomowe, niby właściciela, ale właściciel to tak jak wiele, że jak by koń wyrzucił, to by się zabili koło. No to jest znęcanie się nad zwierzętami, trzeba w taki sposób. Tak samo, szczepienie psów było, przyjechał weterynarz. Co tam, psiar nie ma, a ten psów jest co dalej zamknięty, siedział, że się zakrywa. No to co to? Nie, jak się nazywa? Nie interesuje. No to proszę pana, albo pan zgłasza wniosek, albo to jest anonimowa dyskusja. No to proszę pana, ja mam czekać. Anonimowo można, no to więc mówię. A u kogo to się to wie. No to proszę pana. No u kogo to jest, proszę pana. Czyli tak, kanalizację by chcieli, ale anonimowo. Ja wiem, że RODO weszło od wczoraj. Ale psy by chcieli się pozbyć, ale anonimowo. Ale ja jeszcze się co jedno zapytam, bo na przykład ta ode mnie to na Olimpicy nie pójdzie ta kanalizacja, ale na Jebowo jak robiła, to swobodnie może tam iść cały ten dział, może iść ta nie jest problem dzisiaj przy pompowni. Nie jest problem, bo przy pompownia zbiorcza taka, to nie jest problem. Bo jak Jebowo robiła, to od nas jest akurat ten skład na Jebowo. Ale jest, gdzie jest kolektor w Jebowo? No właśnie, że nie wiem, czy... Jeszcze nie mamy. Nie mają jeszcze. Czy ktoś z państwa jeszcze do mnie... Jestem w urzędzie prawie w każdy dzień. Jeżeli nie ja, to zastępczyni przyjmujemy we wszystkich sprawach. Bardzo proszę, panie Jarosz, niech pan podejdzie do gminy. Niech pan podejdzie do gminy. Jestem, zapiszemy wszystko. Ja wtedy nie będzie publicznie, powiem mi pan o tych rzeczach. Ja sobie spiszę jak ja mówię. I z głowy, no bo nie, no bo to no, albo zaczynamy rozmowę, albo nie. Ale to jeszcze piątki na bilę. Jeździ Kostek do mnie często z kantorem, wziąć się z nimi. Ja mam jeszcze takie pytanie, czy jest przewidziany remont może tej drogi tam do granicy Jagiellonowej? To powiatowy, on mówił, że będzie dzisiaj na zebraniu, nie wiem czy uda mu się. Ale... Czy uda mu się, ja wiem na ten temat, rozmawiałam z nim, także... To odpowie Sołtycka, ale mam to za... jeszcze kawałek chodnika przewidujecie też, bo jest sytuacja taka, że po prostu no, dzieci chodzą ze szkoły, auta jeżdżą bardzo szybko. Jest ten odcinek niebezpieczny. Nie zawsze się da po prostu... Powiem tak, że szanowni państwo, na razie projektujemy prawie we wszystkich miejscowościach chodników. Samo projektowanie tych chodników jest sprawą niesamowicie uciążliwą, ponieważ nie wszyscy są właścicielami, nie wszędzie jest przeprowadzony stawek. Wyprowadzenie tego kawałka w Kowalowej tego chodnika w stronę Jonin, jeżeli się nam uda zaprojektować i wykonać, to następną część będzie ta część w waszą stronę do tego skrzyżowania, gdzie jedzie się na Krzemionkę. No. Ale musimy, słuchajcie, nie zrobię dwa projekty i potem będziecie 10 lat czekać. Niech wykonajmy ten jeden chodnik. Ja przewiduję, że w gminie potrzeba około 10 km chodników. Pół kilometra to jest pół miliona, żeby było też jasne. Powiatowi urzędnicy, jak z nami uzgadniają, to chcą od razu zabezpieczenie skarpy, przebudowę przepustów i do tego jeszcze, jak widzicie w Ryglicach, po prostu masakra, muszę się tak powiedzieć, jak się żalę, barierki.
Przecież to tak obraża inwestycje, że gmina nie jest w stanie więcej zrobić na rok jak 700-800 metrów do kilometra. Czyli mamy jeszcze 10 kilometrów do wykonania, to na pewno przestrzeń czasowa będzie 10 lat. Nie chcę was okłamywać. Bo nie da, a mało tego, nie ma dotacji na to, tylko powiat daje 100 tysięcy. 100 tysięcy przy milionie to jest 1/10. Ale jeszcze jedno, bo mi się przypomniał kiedyś. Przejechałem gdzie właśnie na tej krzyżówce Kojana, nie? Kto to taki mądry był, jeszcze zajął tego trochę, żeby jeszcze gorzej było. Co to za mądry człowiek tam był? Skąd on przyjechał? No skąd ten człowiek przyjechał? Że Miejska Komenda Policji w Tarnowie. O. No to, bo oni tu jest. No to, ja ale ale jakie to jest przyjemne sytuacja? Ja tylko chciałam się odnieść tutaj do panu Nowak w sprawie do Dudnika. Tutaj była kwestia, pamiętam na samym początku, jak był ten moment właśnie na temat jakiegoś tam ewentualnie projektu związanego z Dudnikiem. I rzeczywiście pamiętam te początkowe zebrania wiejskie, gdzie właśnie był dylemat, w którą stronę ten chodnik puścić, bo powiem tak, że były różne zdania. Albo właśnie w stronę Jonin, albo w stronę Jodłowej. W pierwszej kolejności gdzieś tam właśnie z tego, co ja nawet pamiętam, no to bardziej miało być w stronę Jodłowej. Natomiast wiem, że była jakaś grupa taka osób, która bardzo naciskała, że jednak w stronę 12 lat, w to my. Tak, z tego, a pan Alekha też przyznaje, to on między innymi. 12 lat. Że w stronę właśnie Jonin z tego względu, że tam gdzieś według tych państwa ta droga jest gdzieś tam dość kręta i niewidoczna. Natomiast tutaj były takie zdania, że jeżeli chodzi o kwestię Jodłowej, no to że na tyle jest ten odcinek prosty, że tam widać. Natomiast tak jak pan burmistrz mówi, no kiedyś w przyszłości pewno tak trzeba będzie zrobić, bo nie da się też wybrać, który jest bardziej niebezpieczny, bo patrząc też na gęstość zaludnienia, no to można powiedzieć, że w stronę Jodłowej też rzeczywiście jest to niezbędne, zwłaszcza, że tam jest ten prosty odcinek drogi i ci kierowcy tam tą prędkość dość nadmierną rozwijają. Jeżeli chodzi o kwestie związane z przyłączem do kanalizacji, to powiem tak, że trzeba takie rzeczy zgłaszać jak najbardziej z tego względu, że ja już też rozmawiałam nawet we własnym, można powiedzieć, interesie w stronę tam, gdzie ja zamieszkuję Chybia, bo jednak jest to bardzo dobre rozwiązanie, to co pan Owolski mówi, że każdy też chciałby normalnie mieć warunki podpiąć się pod kanalizację i nie musicie martwić się, jak to wywozić i też są koszty. Tak, natomiast ja tak rozmawiałam z prezesem do rzeczy na ten temat. Jak najbardziej, no wszystko jest możliwe, tylko no, to jest kwestia finansowa jedna, a druga właśnie taka, żeby się nie okazało, tak jak pan prezes tutaj mówi, że w pewnym momencie zgłasza się grupka paru osób, są chętni, ale nagle jest spoza tej grupki parę ludzi takich, którzy nie wyrażają chęci. Ja powiem tak, że sama już tutaj słyszałam dużo głosów takich właśnie różnych, bo były sytuacje takie, że nawet nieraz gdzieś tam pytaliśmy, czy jak by to miało wyglądać. Część ludzi wręcz atakowała, że po co, na co im to jest niepotrzebne, bo jest to dodatkowe jakieś tam, prawda, opłaty i wręcz zbędne. Więc jeżeli coś takiego jest jak najbardziej, jeżeli któryś gdzieś tam, tylko tutaj mówię, musi być to większa pewna jakaś tam liczba osób, trzeba byłoby złożyć wniosek, bo jeżeli też ludzie są zainteresowani, czy stronę Chybia, to... A tutaj jest taka sprawa jeszcze, jeżeli by nas podwórko kopali, tak jak u mnie, mam położone Polskę. Jeżeli by to zwojowali, bo zwojowali, nie 50 centymetrów, tylko więcej. Czy to wróci do tego stanu? No, jeżeli jest sytuacja taka, że muszą wrócić stan, tak, muszą przywrócić stan poprzedni. Tak, no właśnie, on to się rozchodzi, a nie jest to robione właśnie czasem tak, że... To trzeba, proszę pana, za taką rzecz właśnie pilnować, jeżeli ktoś tego nie przypilnuje, to... Nie, 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 tak, no, ja nie mam tego, że pani by inny nawet nie rozchodził z tego stanu. Ileś tam, pół kilometra, koło tego chodnika, koło drogi kościoła Dłumika. Ja wiem tak, panie Jocki, no jeżeli teraz nie jestem do końca, proszę, tak, czy to by był chętny, no, zgłosić się, spiszemy liczbę mieszkańców. No to nie ma problemu, jeżeli ktoś ma stronę też chwilę. A wyżej o tym nie ma, już goście porobili niektóre zabyte właśnie przydomowe. Bo no, zrobi się drugi przydomowe robić. A to później bardzo, to jest dobre jakiś szans. A później co? No dlatego nie mówię, jeżeli jest tam opcja, jeżeli tylko jest sytuacja taka, że no rzeczy tutaj zaakceptuje, to im raczej, żeby techniczne były warunki, to jest ważne. Więc jeżeli ktoś, to proszę po zebraniu podejść, to by był tam chętny, ja nie widzę problemu. Wiem, że było wyglądało kilka domów chętnych, tylko to nie jest tak. Nie ma, nie ma. Jeśli chodzi o kanalizację, to jeszcze zupełnie wiem, że te nowe domy, które się zrobiły właśnie tam za panem Kostą,
one już składały podanie o przyłącz do kanalizacji, no o to, żeby właśnie, tam pokazać, czyli dokładnie, czy można się podpiąć pod ten wniosek, albo napisać wniosek o to, żeby pociągnąć dalej, jeśli będzie szło tam do nich. Dokładnie. Dokładnie, tak, że to nie będzie łatwo wybierać. Dokładnie, bo wtedy już nie będzie to nas też dokładnie. Bo już no trzeba, bo wiadomo, że trzeba, ale nie tak. Ludzie pokrywali przedomowe podali, podawali po 7-8 tysięcy, co by sobie mógł zrobić, co inne tam. Trzeba postosować podanie i jak do wyczepiałej zaakceptuje, powie, że jest taka możliwość, to będzie można wtedy planować. A jeśli powiedzą, że technicznie się nie da do nich do kogoś tam dojść, no to wtedy... To tam też już 30 lat do podłączenia. Tylko, żeby wszyscy też byli... Tylko trzeba... Cię. Tak, ale to są chęci z dwóch stron. Kwestia wyczepiałej, ale też kwestia... No ja wiem, jak to jest z ludźmi. No to trzeba się... Zapytać się, bierze pan czy nie, czy pani. Ale ja rozumiem, że sobie gmina bieżąco i wiem, jakie mają podejście do rzeczy, do wydawania powiedzmy 5 tysięcy tam na coś, co oni uważają, że jest zbędne, bo dla nich na przykład kanalizacja to jest zbędna rzecz. To jest góra i spuścić. Nie jest to zbędne. Ja to rozumiem i pan to rozumiem. Jest też zasadowe działanie. Ale ja to rozumiem i pan to rozumie, ale są ludzie, pan sam doskonale o tym wie, którzy uważają te rzeczy za zbędne. Tak, żeby... No to dokładnie, ale my na to wpływu nie będziemy mieć przez powiedzmy kolejne 100 lat. Także już nie mamy problemu. Jeśli chodzi o tą drogę do Jodłowej, jak pan pytał, to w pierwszej kolejności w tym roku będzie kończona, jak rozmawiałam z panem Pawłem, będzie kończona ta droga, która była zaczęta w tamtym roku, tam na Lubczą, ona była skończona przed tym cmentarzem wojskowym, tamtym, i ona będzie skończona, a w przyszłym roku planują robić tą nakładkę od skrzyżówki do ale tam jest tego 200 metrów. Proszę? Tak, będzie że to zgłaszam od marca. Zgłaszam od marca wszystkie dziury, zgłaszam od marca, które są na bieżąco, które się robią. To wie pan co, to ode mnie wszystko nie zależy, gdzie oni w danym momencie. Tylko nie daj jak oni przekazają. Panie Andrzeju, mogę? Proszę bardzo. Dziękuję.
Droga numer 794 to jest na Górkę, na Zająca, 3 auta kamienia. Droga numer 563 do Gawrona, 2 auta kamienia. Droga numer 513 to jest do Rota Mosoń, 2 auta kamienia. Droga numer 5 do Romana Chwała, 2 auta kamienia. Droga numer 207 Jan Bojan, 1 auto kamienia. Droga numer 183 Stanisław Kisiel, 2 auta kamienia. Droga numer 300, jeśli chodzi o tego, które jest tam. Droga numer 806 to jest Szlak na Libodź, 1 auto kamienia. Droga numer 321 Mosoń Anna za cmentarzem, 1 auto kamienia. Droga numer 372 Lesiak Zabawa tam na Pańskiej, 1 auto kamienia. Droga numer 436 Hajec, 2 auto kamienia. Droga numer 272 tam za Zbylutem do góry, 1 auto kamienia. Koło remizy i koło sklepu, tutaj o wyrównanie terenu było 1 auto kamienia. Droga numer 562 do pana Niemca Liszki, 3 auto kamienia. Droga numer 315 Wójcik Stanisław, auto kamienia, tak. Rowy były kupane przez terenujące. I mówisz mu we Włosie, bo moja by zbierała to swoimi rączkami. Może za szybko jeździcie. W sumie nie to wszystko jak oddali u śniega. Śniegu nawet nie było, teraz ale to ja nie mam, ale ja nie mam wpływu na to, czy ten kamień na tej drodze będzie, czy ja nie, nie będzie. Ja wiem, rozumiem to. Ale nie lepiej by to było od razu zrobić tak. Ale wie pan o tym, że kamienie są trochę tańsze niż asfalt, a każdy chciał. Podejrzewam, że każdy by chciał. Kto z was chciał być asfaltu pod dom? No i powinno się. Każdy by chciał, no właśnie. No widzi pan. I powinno się być. No nie będę to pracowała. Będzie, ale kiedy? Ale skóra to jest starość, tylko trzeba tu umieć. Tak będzie, ale kiedy? Kiedyś będzie, jak już na przynajmniej. Ale nie tak, będzie, wiesz, tą tradycją jedziemy. Dzień i rząd, tak było za chwilę. Dzień i rząd. Tak kurde. Drogi były kupane w przestępujących drogach. Droga numer 200273K to jest koło Myszkowskiego tam na góry. Droga numer 20258K to jest koło Myszkowskiego tam pole. We wrześniu ubiegłego roku, jak robiliśmy podział Funduszu Sołeckiego, parę rzeczy zaplanowanych niestety nie mogło być zrealizowane, gdyż ustawa w tym, że funduszu to wykluczała. Podam teraz zadania wykluczone wraz z propozycjami zmian. Pierwszy, zakup piły spalinowej dla Straży Pożarnej w Kowalowie 2500 zł. Przeznaczyć proponujemy, czyli Straż proponuje na zakup sprzętu strzelackiego bojowego. Punkt numer drugi. Dofinansowanie sztandaru dla szkoły podstawowej w Kowalowie w kwocie 3000 zł. To też nam się nie uda zrobić. I to proponuje na organizację otwartych uroczystości związanych z wdrożeniem imienia szkole i obchody stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Numer 3. Uroczystości wiejskie, dożynki parafialne, nagranie płyty zespołów później Kowala, kwota 4000 zł, rozbić na dwa zadania. Czyli nagranie płyty przez zespół później Kowala 2,5 tysiąca zł i ogólnodostępne dożynki sołeckie 1500 zł. Do tego dołożyć kwotę 2000 zł z dofinansowania wyjazdu dzieci na zieloną szkołę, co daje 3,5 tysiąca zł, ponieważ tego też nam się nie uda zrobić, ponieważ przepisy tego nie puszczą. Zadanie czwarte. Budowa betonowego kosza przy cmentarzu w Kowalowej 3000 zł. Proponuję przełożyć na udrożnienie dróg gminnych, co daje łącznie 8000 zł. Czy ktoś ma jakieś uwagi co do proponowanego przeze mnie podziału i zmian? Jeszcze ja już od lat mówię o oświetleniu. Tam na tym Podlesiu będę przejeżdżał. Przejeżdżam, tak. No. Ja rozumiem doskonale. Wie pan co? Kwestia jest taka, że jeśli na przykład będziemy składać wnioski, to wszystko się łączy i wiąże z projektowaniem. Ja wiem, przypominam i mówię, no, że każdy co tam jak jest. Wiem doskonale. Ja wiem doskonale, tylko wie pan co, myślałam nad tym, aby od przyszłego podziału Funduszu Sołeckiego robić powiedzmy po te 5-6 lamp, to koszt jednej lampy z tym wszystkim jest około 1000 zł. I tak zrobić, żeby powiedzmy na każde co, jeśli oczywiście, jeśli
oczywiście będą, ja mam na myśli takie miejsca, gdzie są słupy na przykład. No tam, no, tak, jeśli no, miejsca, gdzie są słupy, to można powiedzmy po tam 4-5 lampy w ciągu jednego roku zawiesić. Tak. Bo jeśli na przykład nie ma nigdzie, nie ma słupów blisko drogi czy coś, to wtedy się wszystko łączy z projektowaniem i to są koszty o wiele większe niż założenie samej lampy. I utrzymanie oczywiście, bo to też oczywiście pod... Proszę? Tak, oczywiście, żeby to wszystko... Tylko, że nasza kwota, że tak powiem, Funduszu Sołeckiego, ona nie jest aż tak oszalejąca, żeby nie wiadomo, co z tego zrobić, położyć jakieś drogi, czy zrobić w całej miejscowości. To ciężko jest, tak, nie wiadomo, jak to zbudować.